taka akcja jest, o ile mi wiadomo, prowadzona przez właśnie środowiska narodowe. No to wszystko jedno, czy ja jestem w Sejmie, czy nie, to przez... No, wydaje mi się, że... Inicjatywa obywatelska ma to do siebie, że nie może być tak po prostu zdjęta z porządku dziennego przez marszałka Sejmu. Chociaż bywała, bywała. W Polsce pod tym względem, jak to jest tak, jak pisał Voltaire kiedyś. Kiedy padyszachowi wiozą zboże, kapitan nie troszczy się, jakie wygody mają myszy na statku. Więc czy jest zgodne z prawem, czy nie. No, kto by się takimi drobiazgami zajmował, takimi głupstwami, jak tam wielki brat mówi, no. Nie, jeszcze słowo, bo pan, który trzyma mikrofon, pan inżynier dźwięku, prawda, był pan na tej demonstracji przeciwko 447 pod ambasadą amerykańską, prawda? Pozdrowienia dla pana redaktora Michalkiewicza. Publiczność, demonstrujący przyjęli to oklaskami. Natomiast nikt nie zaproponuje, żeby pan przewodził no, tej konfederacji. Bo wydaje ja mi się, że pan jest proszę jak pana, najlepszą nie, osobą już wielokrotnie to wyjaśniałem, więc jeszcze raz to wyjaśnię. Ja się kiedyś zdecydowałem, 10 lat temu się zdecydowałem, że już nie chcę być żadnym politykiem, tylko będę publicystą, bo nie można łączyć tych ról. A w każdym razie nie powinno się tych ról łączyć. Dlatego, że jeżeli ja bym był politykiem i na przykład zamierzałbym startować w jesiennych wyborach, to moja wiarygodność by była trochę niższa, bo państwo powiedzieli, a ten Michalkiewicz tak pieprzy, bo chce wyłudzić od nas głosy. A ja niczego nie chcę od was wyłudzić. Niczego. Chcę tylko państwa ostrzec. A jak ktoś chce tego słuchać, to niech słucha, jak nie chce, to niech nie słucha. Nic na więcej zrobić nie mogę jako publicysta. To jest tak, jak moja rola jest taką rolą starego psa, który szczeka, bo jak jakiś szczeniak tam szczeka, no to tam nie wiadomo na co on szczeka, na wiewiórkę może, a stary pies to już w poważnych sytuacjach szczeka. Także ja taką rolę sobie tutaj psa starego. Nie jest to rola może najwdzięczniejsza, ale no dobra psu i mucha, jak to mówią. Proszę bardzo. Jak to wyglądała, bo to różnie naświetlają sprawy za PRL-u, te stosunki majątkowe z Żydami. I druga sprawa, jak pan ocenia zaproszenie prezydenta Izraela do Oświęcimia Putina? Czy to jest, było uzgodnione z Polską? Jak to się te rzeczy mają? Proszę państwa, tutaj jest pewne nieporozumienie, które jest wykorzystywane niestety przez nawet pana premiera Morawieckiego. Są dwie możliwości, albo pan premier Morawiecki nie wie, jak tu prawda wygląda, no to niedobrze, jak nie wie. Albo wie, to jeszcze gorzej. Jak wie, to jeszcze gorzej. Otóż rzeczywiście w 1960 roku Polska zawarła ze Stanami Zjednoczonymi, podobnie jak z innymi państwami, tak zwane umowy indemnizacyjne, to znaczy umowy, jeszcze tu akurat z amerykańską była taka sprawa, że Stany Zjednoczone udzieliły Polsce dwukrotnej pożyczki zbożowej na zakup zboża, ale Polska nie zakupiła za całą preliminowaną sumę zboża, tylko 40 milionów dolarów z tej preliminowanej kwoty przekazała rządowi amerykańskiemu w ramach tej właśnie umowy indemnizacyjnej. Rząd Stanów Zjednoczonych na tej podstawie przejął roszczenia, przejął na siebie obowiązek uregulowania, wypłacenia odszkodowań obywatelom amerykańskim, których mienie zostało w Polsce znacjonalizowane. Ta sprawa dotyczy zupełnie innej sytuacji. Ta umowa indemnizacyjna dotyczy zupełnie innej sytuacji. Nie dotyczy mienia tej własności bezdziedzicznej, której dotyczy ustawa 460, bo na czym polegały te odszkodowania? No, zgłaszał się jakiś obywatel amerykański i powiedział tak, ja jestem tam obywatel amerykański,
I komuniści mi znacjonalizowali tutaj przedsiębiorstwo w Polsce. A rząd mówi, no to pokaż, czy to prawda, czy miałeś przedsiębiorstwo, prawda? No i on jakby nie pokazał dokumentów, czy tam jakichś dowodów na to, że takie przedsiębiorstwo miał, to by go kopniakiem wyrzucili za drzwi. No, dostał odszkodowanie wtedy, kiedy pokazał jakiś dowód, że rzeczywiście tak było, że jemu się to odszkodowanie należy. Natomiast własność bezdziedziczna polega na tym, że nic nikomu się nie należy. Nic nikomu się z żadnego tytułu nie należy i naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły pozory legalności dla tego. To miał na myśli pan Pompeo, kiedy 14 lutego obsztorcował naszych tutaj dygnitarzy, żeby przyspieszyli pracę nad tak zwanym kompleksowym ustawodawstwem. To właśnie o to chodziło. To jest ta sprawa, drugie pytanie, przepraszam. Prezydent Rywlin zaprosił Władimira Putina na obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu na terenie Polski. Jakie z tego wnioski można wyciągnąć? Ja nie wiem, obawiam się, że rząd polski w ogóle nie był tu w tej sprawie konsultowany. Podobnie zresztą jak w innych sprawach. Na przykład w sprawie konferencji bliskowschodniej, która się odbyła w Warszawie 14 lutego tego roku, to rząd się dowiedział, że ma być gospodarzem tej konferencji, z konferencji prasowej pana Pompeo w Egipcie. Pan Pompeo, wysiadając z samolotu w Egipcie, w Kairze, powiedział dziennikarzom, że wkrótce odbędzie się konferencja w sprawie Iranu w Warszawie. I tak się polski rząd dowiedział o tym, że ma tę konferencję zorganizować. To po pierwsze, że nie był konsultowany. Po drugie, być może prezydent Rywlin wie coś, czego my jeszcze nie wiemy. Bo zachowuje się, jakby był tu gospodarzem. No i nie on jeden, bo pan Daniels, nasz najnowszy przyjaciel, wprost powiedział, że właściwie Oświęcim, znaczy obóz w Oświęcimiu, a być może całe miasto, powinno mieć status eksterytorialny. A przecież roszczenia jeszcze nie zaczęły być realizowane. Podobno. Proszę bardzo, tam pan pod chwilę. Panie redaktorze, ja chciałbym swoim oraz współkolegów w imieniu z organizacji Młodzieżówki Partii Korwin bardzo podziękować panu za to, że nas zaszczycił pan swoją obecnością tutaj w Lublinie oraz bardzo podziękować za uświadamianie Polaków w kraju i za granicą w jakże ważnym, jakże aktualnym temacie roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezdziedzicznego. Tak, przechodząc do pytań, chciałbym spytać odnośnie tej notatki, którą pan ujawnił. Ja tam oczywiście nie interesuje mnie to, skąd pan to wie, bo to już pan mówił. Czy można by ją gdzieś znaleźć i przeczytać, pokazać znajomym, bo wie pan, na przykład rodzina, czy tego, o, ktoś tam sobie coś napisał, co to jest, no niepoważne całkowicie, sugerują, że to właśnie, ja tłumaczę, że to jest tak właśnie pełnomocnik Ministerstwa do spraw kontaktów z diasporą, czyli to nie jest jakiś nie wiadomo, człowiek znikąd, tak? I czy to jest naprawdę przedstawiciel polskiej władzy, tak? I jeszcze wynikające z tego wątku pytanie. Jak pan uważa, przepraszam, słyszałem, że w związku z tym właśnie, że pan ujawnił to, miał pan niedawno jakieś takie właśnie ekscesy w związku z tym, że pod pretekstem jakiejś urzędowej sprawy został pan wezwany gdzieś. I jakby pan zechciał przytoczyć tę sytuację i jeszcze przy okazji taką może radę dla tych, którzy w jaki sposób można powiedzieć unikać jakichś kłopotów z tym związanych, jak się tłumaczyć kłopotów pozory. Kłopotów nie unikniemy. To wiem. W sensie tam pan czasem mówi, że jeżeli wzywany jest na przesłuchanie, to w charakterze świadka czy podejrzanego w tym sensie, że jak Dobrze. Się można tam próbować uniknąć jakiegoś tego. I jeszcze pozwolę drugie sobie pytanie. I w jaki sposób w związku z tym, że
należy, myślę, że każdy, kto ma trochę oleju w głowie, intensyfikować działania w kraju i za granicą z tym, aby w jakikolwiek zapobiec tej tragedii, która się niestety zbliża. To jeśli chodzi o na gruncie amerykańskim Polonii, czy nie uważa pan za zasadne, że jeżeli na przykład te spotkania, które pan mówił, że pana znajomy z Teksasu, że jeżeli by ci właśnie kongresmeni tam no właśnie uznali, że a tam Polaczki Polaczkami, ważniejsze są Żydzi, to argument siły, siły szabel, siły głosów, no bo jednak Polonia 10 milionów ma, żeby wezwać, żeby wszystkie środowiska polonijne, patriotyczne... Właśnie to zamierzam zrobić w najbliższą środę na antenie Radia Maryja, bo to jest medium, które w Stanach Zjednoczonych jest odbierane. I telewizja Trwam, i to będzie najskuteczniejsza forma rozpropagowania tego. Innego narzędzia nie mam. Przepraszam, jeszcze dokończę. Chodzi o to, że jeżeli by nic z tych spotkań kongresmenów konkretnego nie wyniknęło, żeby wezwać Polonię za pomocą wszystkich takich środowisk, takich właśnie, znaczy wiadomo, że one niekoniecznie muszą przemawiać jednym głosem, ale myślę, że pan redaktor mógłby, ma wielki autorytet i mógłby wezwać, aby wezwać Polonię do, po prostu do bojkotu wyborów, jeżeli nikt nie jest ten... Myślę, że Żydzi by się bardzo ucieszyli z tego. Także ja tego nie zrobię. Właśnie odwrotnie. W sensie, Polacy że... powinni wziąć udział w wyborach. Rozumiem. Ale jeżeli kongresmen chce uzyskać polskie głosy, to musi coś w zamian obiecać. To nie będzie tak, jak do tej pory było, że jesteś, lubisz demokrację, podoba ci się demokracja. No podoba mi się, to głosuj na partię demokratyczną. To do tej pory tak było, teraz nie powinno tak być. No dobrze, to na tyle. To jest... Co do notatki. Proszę pana, gdyby to nie była prawda, to ja już bym dawno jęczał i szlochał w lochu. Już dam, wie pan, za wzmyślanie takich rzeczy, to po prostu bym dawno jęczał i szlochał w lochu, by mnie zakuli tak jak w kajdany, tak jak tego mordercę tej Krystyny. Natomiast żadnych takich... Ujawniłem treść tej notatki na łamach najwyższego czasu i na swojej stronie. Kto chciał, to może przeczytać sobie. Natomiast nie mogę jej pokazać, bo być może jej pokazanie czy zreprodukowanie umożliwiłoby identyfikację mojego informatora. A ja tego zrobić nie mogę, bo jeśli bym to zrobił, to nikt nigdy by już mi nic nie powiedział. Więc to odpada. Jeśli chodzi o te... No to prawdopodobnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego założyła mi kolejną sprawę operacyjnego rozpracowania. To ja już miałem i za komuny, miałem w 78 roku i w 80, w 89, potem w 2012, no i teraz mam znowu. Także tu pewna ciągłość jest, można powiedzieć, niezależnie od transformacji ustroju i metody są takie same. Bo właśnie zadzwonił do mnie po raz kolejny zresztą policjant, aspirant policji, no i powiedział, że chciałby ze mną porozmawiać. Ja mówię, a o czym by pan chciał ze mną porozmawiać? A no o pańskim stanie majątkowym. Ja mówię, proszę pana, nie będziemy w ten sposób rozmawiali. Jeżeli pan chce ze mną porozmawiać, to bardzo proszę przesłać mi wezwanie na piśmie z numerem sprawy, z zaznaczeniem, o jakie przestępstwo jestem, o jakie przestępstwo tu chodzi i czy mam być przesłuchany w charakterze podejrzanego czy świadka. Bo mówię, wie pan, mam nadzieję, że policja będzie postępowała zgodnie z prawem. A w Polsce wszczyna się postępowanie karne w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. W związku z czym proszę mi wyjaśnić, o jakie przestępstwo chodzi, bo jeżeli nie, a nie to mówi tak, a to nie, tak to nie, nie będziemy. Po drugie, jeżeli już chodzi o jakieś przestępstwo, no to kto jest podejrzany w tej sprawie? I czy ja mam być przesłuchany
jako podejrzany czy świadek, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Podejrzany może odmówić zeznań, podejrzany może kłamać, a świadek nie może ani odmówić zeznań, ani kłamać, ale świadek musi wiedzieć, w czyjej sprawie zeznaje, dlatego że jeżeli by się okazało, że to zeznaje w sprawie osoby najbliższej, to może odmówić zeznań wtedy. Jeżeli może też odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby jego samego narazić na odpowiedzialność karną. I co więcej, nie musi tłumaczyć nikomu, w jaki sposób udzielenie odpowiedzi mogłoby go narazić. To Sąd Najwyższy jeszcze za komunę wyjaśnił, że wystarczy, że się na to powoła. Mówię, myśmy takie rzeczy publikowali w ramach, jeszcze w latach 70., w ramach małego konspiratora. Żeby tak właśnie ludzi pouczyć, że nie mogą, nie powinni tak się stawiać tam potulnie na wezwanie, bo bezpieczniacy, jak nawet wysyłali wezwanie, co się bardzo rzadko zdarzało, to pisali, że w sprawie urzędowej. Otóż nie ma spraw urzędowych. Jest konkretne, co tam ma być. Ja zresztą tak kiedyś powiedziałem, jak zadzwonił do mnie asystent pani Moniki Olejnik, no, czy bym się nie zgłosił do programu. Mówię, chętnie oczywiście, ale proszę mi przysłać wezwanie na piśmie z numerem sprawy i z zaznaczeniem, w jakim charakterze mam być przesłany. Porządek musi być, powiadam. Także. Także proszę Państwa, no to nie, znaczy, może, powiem tak, jak dobra zmiana czy zła będzie mnie chciała załatwić, to bez trudu może to zrobić. Wystarczy, że jakaś pani sobie przypomni, że 40 lat temu włożyłem jej rękę pod spódnicę i jestem bezbronny całkowicie. Także nie ma co uważać, bo to i tak człowiek jest na straconej pozycji wtedy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Marcin Karliński, Stowarzyszenie Świętego Michała. Reprezentacja poszkodowanych w największych aferach finansowych ostatnich czasów, czyli upadłości systemu SKOK i upadłości kilku banków spółdzielczych. Ja do pana redaktora tak troszkę po znajomości się zwrócę, z racji, że występujemy tak na zmianę. To stowarzyszenie jest wyautowane ze wszystkich możliwych mediów. I chciałbym pana redaktora zachęcić, żeby na poważnie zająć się tą sprawą, dlatego że ta sprawa upadłości SKOK Wołomin, upadłości przy okazji blisko połowa sektora SKOK i grabieży, która się działa w tym sektorze przez 15 lat ostatnich, jest taką sprawą, przy pomocy której może pan redaktor w tych mediach, w których ma wstęp, skutecznie i boleśnie wskazać, stygmatyzować sprawców tych afer. Żebyśmy nie mówili ogólnie, że system, że Magdalenka i tak dalej, że to się wszystko składa z tym takim, powiedziałbym, sztucznym przekształceniem komunizmu w ten kapitalizm taki już prawdziwy, nie ten Marksa z kapitałem prawdziwym, żebyśmy po nazwiskach pokazali historię choroby, kto te pieniądze ukradł i gdzie schował. Jest niepowtarzalna szansa, myśmy próbowali zainteresować tym od 4 lat wszystkie opcje polityczne, a w ostatnim czasie również Konfederację. Żadna z opcji politycznych, również, co bolesne, Konfederacja, nie pali się do nagłaśniania tej sprawy, a to z tego powodu, że przy pomocy tej sprawy można skutecznie zepsuć krew dysydentom politycznym w Polsce. I to zarówno PO, jak i PiS, SLD i PSL. Są konkretne nazwiska, konkretne powiązania tych ludzi biznesowe, konkretna historia choroby, jak te pieniądze były kradzione, bo tylko dla Państwa informacji podam, że blisko 10 miliardów złotych zostało przy okazji tych afer finansowych, upadłości bankowych, wyprowadzone z kieszeni państwa, czyli kieszeni klientów banków, bo wszyscy za to zapłaciliśmy. Jest niepowtarzalna okazja przed tymi wyborami do nagłośnienia tej sprawy, a w szczególności
przy okazji tych przetargów, które się odbywają na sprzedaż SKOK Wołomin w upadłości, pierwszy przetarg marzec, drugi za niespełna 3 tygodnie, można o tym głośno mówić, można z naszego stowarzyszenia wziąć nazwiska i powiązania i odpowiedzialnie stygmatyzować złodziei. Ja mam pytanie do pana zasadnicze. Czy pan byłby uprzejmy, korzystając z tych kanałów, gdzie pan występuje, czyli cotygodniowe felietony w Radiu Maryja i felietony w telewizjach internetowych, czy pan byłby uprzejmy nawiązać z nami kontakt i w sposób konkretny, możemy to zrobić we dwóch, możemy to zrobić panu dając konkretne materiały, wykorzystać tą wiedzę po to, żeby poprzednie, następne wybory znowu nie zakończyły się jakąś pseudodobrą zmianą, która będzie przekupywać swoich wyborców kiełbasą po 500 zł. Takie pytanie. Owszem, ale to ja muszę panu powiedzieć, że to też o tyle, o ile jest interesujące w horyzoncie najbliższych wyborów, ale mamy teraz niedawno komisja sejmowa badająca aferę Amber Gold opublikowała raport. No i co tam, jakie clue jest, jaka konkluzja? Ano, że państwo nie funkcjonowało w sposób prawidłowy. Ale tośmy wiedzieli od samego początku, zanim jeszcze komisja rozpoczęła pracę. I obawiałem się, jak pani Wasserman ogłosiła listę świadków, jakich zamierza tam przesłuchać. I kiedy zobaczyłem, że nie ma tam ani jednego generała i ani jednego pułkownika nawet, no to już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Podobnie komisja sejmowa badająca wyłudzenia VAT ma ogłosić swój raport we wrześniu, czyli przed wyborami zaraz. Jestem pewien, że też będzie bardzo taka konkluzja, będzie bardzo ogólnikowa, że miały miejsce karygodne przypadki wyłudzenia podatku VAT. Ale bez żadnych szczegółów. Właśnie chcemy te nazwiska generałów panu podać. No to proszę pana, proszę mi, to nie ma problemu. Niech mi pan napisze. No zobaczymy, jak zobaczymy, co mi pan przyśle, to wtedy się zajmę. No. Proszę pana, przede wszystkim chciałbym jasną deklarację. Czy pan ma świadomość tego, że w przypadku afery Skokowej to było robione od 15 lat i nie w końcowej fazie, tylko przez WSI, bo zdaje się, czy powiedział pan coś w tym względzie, tak jak powszechne przesłanie głosi, że dzielny kapitan Polaszczyk ukradł wszystkie pieniądze. Ale słuchowaj Boże, proszę pana, nigdy bym się nie ośmielił posądzić tego, wie pan, poczciwca, że ukradł wszystkie pieniądze. Co by z nimi zrobił? Natomiast powiem tak. Wojskowe służby informacyjne, które jeszcze pod inną nazwą oczywiście, przygotowały transformację ustrojową, przeprowadziły ją i kontrolują jej funkcjonowanie aż do dnia dzisiejszego, zostały wprawdzie formalnie rozwiązane we wrześniu 2006 roku, ale ta oficjalna nieobecność jest, jak powiadam, tylko wyższą formą obecności. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wojskowe służby informacyjne przez 16 lat działając, jak to się mówi, w wolnej Polsce, zwerbowały agenturę, ile tylko mogły, konfidentów, nawerbowały. Tak. Tak, w związku z tym, no i tą agenturę muszą jakoś karmić, bo inaczej agentura przestanie być posłuszna. No przecież nie z własnej kieszeni, tylko z kieszeni właśnie różnych takich, wie pan, klientów banków i podatników przede wszystkim i tak dalej. W związku z tym, ponieważ wojskowe służby informacyjne. Dlaczego w aferze Amber Gold prokuratura, policja, CBS, CBA, niezawisłe sądy wreszcie wykazały tak daleko idącą nieporadność i pobłażliwość? No dlatego, podejrzewam, że dlatego, że ktoś im surowo to przykazał.
I komisja sejmowa już tego ktośa nie ośmieliła się zidentyfikować. No to proszę mi przysłać ktośa i będziemy rozmawiali. No. Natomiast powiadam, dopóki, bo proponuję taką, żebyście się państwo zastanowili nad jedną rzeczą. Proszę sobie wyobrazić, że państwo jesteście szefami wywiadu wojskowego. Zamiast generała Dukaczewskiego, to państwo jesteście. No i ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Gdzie byście państwo lokowali agenturę, która się wam drzwiami i oknami wpycha? Przecież nie w środowisku gospodyń domowych. Z całym szacunkiem, bo co? To byśmy mieli informację, co się przypaliło, co tam się tego. Tu nawet mogą być prawdziwe informacje, ale co nam po nich? Więc agenturę się lokuje w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, czyli w konstytucyjnych organach państwa. Dalej agenturę się lokuje w takich miejscach, gdzie kontroluje się kluczowe segmenty gospodarki. W sektorze finansowym właśnie i takim podobnie strategicznych sektorach. Dalej tam, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu nie zrywamy. Tam, gdzie się wydaje wyroki, kogo wsadzamy do lochu, a kogo wypuszczamy. No i wreszcie tam, gdzie się produkuje masowe nastroje, więc w mediach, przemyśle rozrywkowym i środowiskach opiniotwórczych. I ta agentura została tam starannie uplasowana. I wprawdzie wojskowe służby informacyjne zostały zlikwidowane, ale przecież agentura nie została zlikwidowana. Ona nadal jest. Co więcej, oni, ci ludzie wiedzą doskonale, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną i możliwość przekazania w spadku tej pozycji swoim dzieciom. W związku z tym są zdyscyplinowani i można na nich polegać. I dlatego no, podam przykład takiej afery, matki wszystkich afer. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupienia polskiego długu na międzynarodowym rynku finansowym. I państwo przeznaczyło na to 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania, pensja miesięczna w 89 roku stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30. A tu 1 700 000 000 dolarów. Długi skupiono za 60 milionów, a 1 640 000 000 gdzieś się rozszedł. No i wiemy, gdzie się rozszedł, nie wiemy. Bo pani Barbara Piwnik, która przewodniczyła składowi sędziowskiemu mającemu osądzić aferę FOZ, otrzymała od premiera Leszka Millera propozycję objęcia stanowiska ministra sprawiedliwości w jego rządzie, z której skwapliwie skorzystała. W związku z czym proces, który już był zaawansowany, trzeba było rozpocząć od nowa. I świadkowie po 30 latach musieli sobie przypominać, co tam było. Oczywiście żaden nie pamiętam, nie wiem, nie pamiętam, tak jak ci prokuratorzy i sędziowie w aferze Amber Gold. Czym się to skończyło? Skończyło się to skazaniem dwóch osób, pana Grzegorza Rzemka na 10 lat więzienia i pani Janiny Him, chyba na podobną karę. No, to już... Grzegorz Rzemek nie puścił farby, dlatego przeżył ten eksperyment, podobnie jak pani Him. A inaczej to by się powiesił na własnych skarpetkach, nawet by nie wiedział kiedy. W celi monitorowanej 24 godziny na dobę. No bo jak już tak, to tak. No. Więc ja oczywiście sam jestem ciekaw, bo to tylko nazwiska. Ale nie sądzę, żeby to przyniosło jakieś praktyczne skutki. Nie sądzę. Nie mam bowiem zaufania do organów naszego państwa. O, taki drobiazg. Panie redaktorze, to, że my to robimy poza organami. Ja rozumiem, że prokuratura prowadzi to, co prowadzi.
prokuraturą Siestrykami, te świadectwa mogą panu zostać przekazane łącznie ze spotkaniami z prokuraturą Siestrykowskiej. Wystarczy o tym powiedzieć tylko publicznie. Oni się tego bardzo boją. Proszę pana, jestem przekonany, że się nie boją, że po prostu zignorują to i tyle. I najwyżej nie wiem, kto pan minister Ziobro powie, a co to kurczę, znowu ktoś tego ruskiego agenta, co mu... Bardzo się boją, bo podczas ostatniego występu w telewizji trwał rok temu, proszę sobie uzmysłowić, że w trakcie programu pozwolił zadzwonić sobie nie kto inny jak senator Bielecki z pretensją, kto nas tam spuścił do mediów ojca Rydzyka. Naprawdę się boją. Ci ludzie, którzy związani z tą sprawą, przez następne kilka tygodni chodzili bledzi jak ściany. Naprawdę niech pan nie myśli, że oni się nie boją mediów. Boją się, dlatego blokują media wszędzie ten temat. I chcielibyśmy pana namówić konkretnie. Pani Piwnik prowadzi sprawę w tej chwili właśnie głównych słupów, takich tak zwanych DIP, w postępowaniu upadłościowym Skokoło. To ta pani. No to jak pani Piwnik prowadzi, to już na pewno się dobrze skończy. Właśnie, pewne nazwiska się tu zębiają. Tych generałów, o których pan pyta, to samo. Pan z mediów, ludzie z otoczenia Solorza, ludzie z otoczenia Ossenberga, po nazwiskach są na wielomilionowych kredytach. Wystarczy to powiedzieć. I ci ludzie są kompromitowani, te media. Media pana Kurskiego również. Pan Skowroński, u którego wielokrotnie pan występował, jest na kredytach w Kotłowie, jest pan tam. To wszystko jest do wykorzystania. Konkretnie, nie możemy mówić ogólnie, ktoś, jacyś, Magdalenka i tak dalej, bo to nic nie daje. Kopiemy się z koni. Jasne, wie pan, no, naprawdę pańska żarliwość przynosi panu zaszczyt, ale obawiam się, że wszystko jedno, czy mówimy konkretami, czy nie, ale dobrze, no proszę bardzo. W moim wieku to już nie wypada się niczego obawiać. Już mam mikrofon, można? Zanim jeszcze zadam pytanie zasadnicze dotyczące Michała Rachonia i Steve'a Bannona, bo w telewizji Info była bardzo długa rozmowa między tymi panami, to chciałbym panu odpowiedzi zasugerować, tego że... Tego drugiego to nie znam. W ogóle no nie właśnie, wiem, kto to jest. A no właśnie, to jest problem. Żebym panu odpowiedział, że pan Wojciech Sumliński on, no, bardzo się zasłużył dla Polski, ale mam prośbę, żeby pan nie ustawiał pana redaktora, pana Stanisława Michalkiewicza w roli pana Sumlińskiego. Szkoda talentu pana Stanisława, żeby tak się zapracował jak pan Wojciech Sumliński. Naprawdę dla dobra naszego polskiego narodu talenty pana redaktora mogą być wykorzystane bardziej skutecznie. Właśnie o to chodzi, że po prostu, tak. No ale właśnie to może ja gdzieś z boku bym, o tutaj, żeby jednak mógł mówić do pana i do pana Stanisława. Więc można. Wracając do pana Michała Rachonia i do pana Steve'a Bannona. Pierwsze pytanie, bo pan Steve Bannon był doradcą prezydenta Trumpa i został odwołany, już w tej chwili nie jest tym doradcą. Natomiast no, miałem nadzieję, że odpowie na pana pytanie, co było przyczyną, dlaczego Steve Bannon był doradcą prezydenta Trumpa i teraz nie jest. Przyczyna jest bardzo prosta. Prezydent Trump musiał stracić do niego zaufanie. No tak, no uniwersalna tak. Odpowiedź. Natomiast charakterystycznym w tej długiej rozmowie w ITV Info było to, że pomimo tego, że zaczęła się bardzo drętwo, później nastąpił taki moment spięcia. Od czego się to zaczęło? Że Steve Bannon chciał usprawiedliwiać Rosjan. A to na Michała Rachonia zadziałało jak płachta na byka. No bo wiadomo, że jednak Rosjanie są dla nas groźni. Natomiast właśnie edukacyjna rola pana Stanisława Michalkiewicza polega na tym, żebyśmy dostrzegali bardziej dalekosiężne, ogólne problemy, a nie to tylko, że my wiemy, że państwo nie działało skutecznie, że było z dykty czy takiego. Natomiast jest problem, żebyśmy dostrzegali, kiedy groźniejsi są Niemcy, a kiedy groźniejsi są Rosjanie. Więc właśnie do tego zmierzam. Więc czy mógłby pan ustosunkować się do takiej logiki grożących nam wydarzeń,
że Amerykanie, dlatego ten właśnie Steve Bannon, ten doradca, były doradca prezydenta Trumpa, w pewnym momencie no, wykazał się sympatią do Rosjan. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że dla Amerykanów groźniejsi są Chińczycy niż Rosjanie. I w tej logice, którą wtedy w tej audycji, w tej rozmowie z Michałem Rachoniem, można było wyczuć, że ten doradca Steve Bannon obawia się porozumienia chińsko-niemieckiego, że dla Amerykanów groźniejsi są Chińczycy niż Rosjanie. I obawia się, że jeżeli... Może nie tyle, wróćcie nie tyle. Chciałbym po prostu wzmocnić, żeby pan potwierdził moją tezę albo ją obalił. O, że ze strony totalnej opozycji spotykamy się z zarzutem, że po prostu za bardzo oddajemy się w ręce amerykańskim, bo może mogą nas zdradzić i zostawić, bo będą ważniejsze układy z Rosjanami. Natomiast z tego, co właśnie powiedział ten Steve Bannon Rachoniowi, powiedział, że możemy mieć zaufanie do Amerykanów, dlatego, że istnienie Polski jako sojusznika amerykańskiego między Niemcami a Rosją jest no, kluczowe. Że nie tylko nie musimy się obawiać skolonizowania nas przez Niemców, że Amerykanie na to nie pozwolą. Nie pozwolą nas nie tylko na to, że będzie granica niemiecko-rosyjska, że Polski wąt. Tak, no, nie, ale właśnie ta się nie skończyła. Że właśnie, no, ale wracam do tego Steve'a Bannona. Dlatego mogę skończyć? Mogę skończyć? Niech pan skończy. No właśnie, ale po prostu panowie przerywają mi myśli, wtedy moja myśl będzie chaotyczna i trudno zrozumiała. I dla państwa też. Więc chodzi o to, że nie tylko nie grozi nam kolonizacja niemiecka dzięki opiece Amerykanów, nie tylko grozi nam to, że będzie granica niemiecko-rosyjska, dlatego, że Amerykanie bardziej boją się Chińczyków niż Rosjan, a dlatego jest tak, że gdyby Polski zabrakło, to nastąpi zgrzyt między Niemcami a Rosjanami. I wtedy Niemcy się porozumieją z Chińczykami i wtedy co? Amerykanie będą musieli bronić Rosjan. Absurd. Paradoks. Ja chciałbym, żeby pan... Wie pan, no wszystko można sobie wyobrazić. Ja tutaj już powiedziałem, co jest bardziej prawdopodobne. Nie na podstawie rozmów pana Rachonia z tym panem, który już przestał być doradcą Donalda Trumpa. Bardzo możliwe, że właśnie dlatego, że zaczyna wygłaszać takie osobliwe tezy. Tylko dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone, to czego prezydent Trump nie ukrywa. Przecież i to widać nawet, że zaostrza wojnę handlową, a wojna handlowa się może przekształcić w jakąś inną, to wtedy musi, przecież nie może wojować z całym światem naraz. To wtedy musi szukać sobie, nawet jak nie tam sojuszników, tylko zapewnić sobie neutralność, że tamci nie wbiją mu noża w plecy, jak on tam będzie załatwiał tę sprawę. No to za tę obietnicę, że mu nie wbiją noża w plecy, to coś im musi dać, prawda? No i co im da? Coś im musi dać. Jeżeli boi się, że Niemcy się porozumieją z Chińczykami, no to musi ich czymś przekupić, żeby tego nie zrobili. A czym ich może przekupić? No to trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czego by Niemcy chcieli od Stanów Zjednoczonych? Pozwolić skolonizować Polskę. No więc wie pan, to dlatego nie ma tak, że Winston Churchill, który tam trochę o polityce coś wiedział, to jak mu premier Mikołajczyk powiedział, że Polska się nigdy nie zgodzi na oddanie Wilna i Lwowa, to powiedział tak, nigdy. Tego słowa nikomu nie wolno, nie można zabronić wymawiać. No i tyle. Na pewno to wszyscy umrzemy. I niczego więcej pewnym być nie można. Tam niektórzy mówią, że śmierć i podatki jeszcze, to też prawda. Tak. Ale
W polityce obowiązuje taka zasada rebus sic stantibus. Jak się wypadki układają, jak się zaczynają układać inaczej, no to wtedy inaczej ćwierkamy, prawda? Tym bardziej, że przecież już raz byliśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I to nie przeszkodziło wcale, że w 1945 roku nasi sojusznicy sprzedali Polskę sojusznikowi naszych sojuszników, czyli Józefowi Stalinowi, tak jak się sprzedaje rzeźnikowi krowę. No to jak już raz coś było możliwe, jak już się coś raz zdarzyło, to znaczy, że jest możliwe. Jakby się nigdy nie zdarzyło, to moglibyśmy mieć wątpliwości, czy coś takiego jest możliwe, ale już jak się zdarzyło, to znaczy, że jest możliwe. I dlatego powinniśmy pamiętać, że państwo nie ma ani odwiecznych przyjaciół, ani odwiecznych wrogów, tylko ma odwieczne interesy. I z każdego, powinniśmy się nauczyć, żeby z każdej sytuacji wyciągać korzyści dla interesu państwowego. Niestety tego nie robimy, bo tak jak powiadam, jeżeli pan prezydent Duda teraz na rok przed wyborami prezydenckimi jedzie do Stanów Zjednoczonych i tam wszystko kupuje, co mu każą, to znaczy, że jak we wrześniu przyjedzie prezydent Trump, to on się koło niego ustawi i wtedy wszyscy zobaczymy, że prezydent Trump uważa prezydenta Dudę za swoją duszeńkę, prawda? No, a czy Polska coś z tego będzie miała? A, to zobaczymy. To zobaczymy. Tym bardziej, że te samoloty F-35, które tam pan prezydent tam kupił, czy tam załatwił, to jak napisał pan Michał Fischer, który jest pilotem wojskowym, był pilotem wojskowym, i on te samoloty scharakteryzował, że one służą do przełamywania obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Do przełamywania obrony przeciwlotniczej. A więc mają charakter ofensywny raczej niż defensywny. No to... Ale jest powiedzenie, najlepszą obroną jest atak. Tak, tak, tylko widzi pan, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Jeżeli my wiemy, że najlepszą obroną jest atak, to Putin chyba też to wie. No i jak państwo myślicie, będzie czekał, aż my go zaatakujemy w ramach najlepszej obrony? Kiedy w 1962 roku Rosjanie przysunęli swoją broń do granic Stanów Zjednoczonych, to co się stało? Stany Zjednoczone poderwały wszystkie siły w stan alarmu i podjęły blokadę Kuby. No to kiedy Amerykanie przysuwają swoją broń do granic Rosji, to Rosja może zrobić też coś symetrycznego, prawda? A co my wtedy? Na co my liczymy? Bo my tu się 1000 żołnierzy amerykańskich przybędzie, zapłacimy 2 miliardy dolarów, żeby im wybudować baraki i tak dalej. No i co dalej? I może być tak, bo może tak nie być, ale może być tak, że... Znaczy jednego jesteśmy pewni, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko swojego. Przecież to nie jest armia polska, ani komponent armii polskiej, tylko to są żołnierze amerykańscy, którzy tu rotacyjnie, że tak powiem, biwakują. I co my zrobimy, kiedy na przykład dowódcy tam z Pentagonu powiedzą, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, wracamy do domu. I co my wtedy zrobimy? Dlatego właśnie powinniśmy, dobrze, sojusznik, jasne, trzeba go dopieszczać, spełniać różne jego zachcianki, ale w zamian za to budować siłę własną. I tu bardzo dobrym przykładem jest Turcja, jak oni to robią.
jak była operacja Pustynna Burza, no i Stany Zjednoczone zapowiedziały, że tu będą samoloty bombardować Irak, a rząd turecki mówi, jakie samoloty? No jak to jakie? No te, które mamy w Turcji. A nie, to są nasze samoloty. No za ile? Ile nam zapłacicie za to? Bo my wam tę bazę tylko wydzierżawiamy, a to jest nasze. O i to jest, ja to nazywam elastycznością. To nie polega na tym, żeby się po chamsku zachowywać wobec tam sojusznika i tak dalej, tak mu z pozycji siły takie androny pleść, ale też nie można być takim nieśmiałym, bo kiedy pan prezydent Duda w listopadzie ubiegłego roku był w Waszyngtonie i odbył 20-minutową rozmowę w 4 oczy z prezydentem Trumpem, no to tego samego wieczoru było w ambasadzie polskiej przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. I podczas tego przyjęcia jeden z jego uczestników zagadnął pana prezydenta, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy w 4 oczy była poruszona sprawa ustawy 447. Pan prezydent Duda powiedział, że nie. No to zapytali go, dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No to tak. Więc daleko z tym nie zajedziemy, bo to bardzo dobrze świadczy o panu prezydencie Dudzie, że on se załatwia tutaj poparcie w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Tylko jeszcze powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, dobrze to, bardzo ładnie, tylko co Polska z tego będzie miała i dlaczego tak drogo? I tyle. To jakby polityka międzynarodowa była taką prostą rzeczą, że wystarczy wytyczyć jakąś linię i się jej trzymać, to świat by był bardzo prosty i bardzo łatwy, ale tak nie jest. Sytuacja międzynarodowa, polityczna jest płynna. Jedne państwa rosną w siłę, inne państwa tracą siłę. I trzeba w tej sytuacji, z tej płynności znaleźć sposoby realizowania własnego interesu. To czasami jest bardzo trudne, ale nie przekracza możliwości umysłu ludzkiego. Proszę bardzo. Panie redaktorze, Polska ma być wyszlamowana na dużą ilość pieniędzy. Czy wie coś pan redaktor odnośnie innych krajów Europy Środkowej, które również takim działają, mają podlegać? Niektóre z nich tam coś zapłaciły. Ja nie bardzo się orientuję w tej kwestii, bo zespół HERT miał za zadanie doprowadzić do realizacji tych roszczeń w Europie Środkowej. W Europie Środkowej, więc nie śledziłem tak tego, ile kto tam zapłacił. Natomiast strona żydowska podkreśla, że Polska nie uchwaliła ustawy restytucyjnej, co jest niestety prawdą. Tylko że oni przez ustawę restytucyjną rozumieją również, a może nawet przede wszystkim, stworzenie pozorów legalności dla tej grabieży. Proszę bardzo. Panie redaktorze, chcę troszeczkę może skomplikować sytuację, ale ukazać, jak jest naprawdę. Mianowicie trzeba zauważyć takie fakty. Polski Grom osłaniał przerzut obywateli rosyjskich, podobno żydowskiego pochodzenia, do Izraela. Oni w tej chwili stanowią 17% obywateli Izraela. I na internecie w Rosji było wiadomo, że tak zwane uzyskać papiery na żydowskie pochodzenie to kosztowało od 1000 do 3000 dolarów. Więc pytanie pierwsze, ilu agentów Putin przerzucił do Izraela i jaki mają wpływ, a na pewno mają? Nie mam pojęcia. Mnie też nie zameldowali.
Panie, ale na pewno taką okazję na pewno służby specjalne Rosji wykorzystały. Druga sprawa. Ja zauważyłem, bo pilnie śledzę sytuację międzynarodową. Netanjahu w tamtym roku odwiedził 9-krotnie Moskwę. Oczywiście wiadomo, że był, tylko nie wiadomo po co. To zostało oficjalnie podane, ale nie wiadomo ile razy był nieoficjalnie. I nie rozmawiał chyba tylko o Syrii, tylko pewnie o czymś, prawda? Więc ja sądzę, że całą tą sytuację międzynarodową i polską rozgrywa Netanjahu w porozumieniu z Putinem i później z akceptacją Trumpa. My w ogóle się nie liczymy, bo nie mamy broni atomowej chociażby, prawda? Więc ja obawiam się, że te potęgi między sobą się dogadają, a nam dadzą do wiadomości, jak ma być. Co pan sądzi na ten temat? Dziękuję. No bardzo możliwe, że tak będzie. Chociaż no, elastyczność polega na tym, żeby nawet jeżeli, bo to tak powiem coś, co się państwu nie spodoba, nawet jak się trochę połajdaczymy, bo tam w polityce trzeba się czasami trochę połajdaczyć, to nie za darmo. To nie za darmo. No i tyle. Taki normalny człowiek nie powinien się łajdaczyć, bo to jest niehonorowe. Ale polityków obowiązuje trochę inny kanon moralności, bo oni powinni być gotowi nawet na przyjęcie osobistej hańby, jeżeli za taką cenę mogą uratować naród przed jakimiś klęskami. Dlatego właśnie mówię, dobrze jest, jak nie muszą tego robić, ale jak konieczność tego wymaga, to mogą to zrobić. Tak kiedyś w liście do pani Joffrin napisał Stanisław August. Znalazłem się w sytuacji straszliwej, że musiałem poświęcić honor dla obowiązku. To jest właśnie ilustracja tej odmienności kanonu moralnego dla zwykłego człowieka i dla polityka. Zwykły człowiek nie powinien się łajdaczyć, polityk czasami musi, ale jak już musi, to nie za darmo. To nie za darmo. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, tak się jakoś dziwnie złożyło, że dzisiaj mamy no, święto, podwójne święto narodzin. No, chciałbym na to zwrócić uwagę. Mamy narodziny Jana Chrzciciela i mamy narodziny masonerii. Mamy to już 302 rocznicę. Myśli pan, że jest jakiś związek między jednym a drugim? Nie wiem, nie króciutko, zaraz tego. Mamy taką sytuację, no chciałbym to również tutaj jakoś tak na światło dzienne pokazać, bo jednocześnie mamy nasze tutaj zgromadzenie, tak, no nie wiem, tak wypadło może przypadkowo zupełnie. To towarzystwo pod tytułem Masoneria na 300 lat zapowiedziało dużo, dużo wcześniej generalną rozprawę z nami, czyli z Gojami. To jest fakt pewny i nie potrzeba go udowadniać. 2 lata mija już od tego unicestwienia nasz i pytanie jest tego rodzaju, panie Stanisławie. Jak pan myśli, jak długo jeszcze, ile rocznic jeszcze przeżyjemy? Dziękuję. No, jak będziemy długo żyli, to jeszcze trochę przeżyjemy, pewnie nie jedną. Ja bym chciał zwrócić uwagę państwa na jeszcze jedną rocznicę, okrągłą w dodatku, która przypada 28 czerwca. Otóż to jest 100. rocznica podpisania traktatu wersalskiego, który no, zmienił sytuację Polski, co prawda nie na długo, ale trochę zmienił, bo przedtem to Polska nie istniała jako samodzielne państwo. Traktat wersalski zatwierdził istnienie Polski jako państwa niepodległego, więc warto tę rocznicę odnotować, a przy okazji zwrócić uwagę na charakterystykę porządku wersalskiego. Otóż on był ufundowany na
założeniu słabości Niemiec i słabości Rosji. Bo tylko to umożliwiało istnienie państw niepodległych w środkowej Europie. No i Rosja, przechodząc do porządku dziennego nad różnicami ustrojowymi, współpracowała z Niemcami nad obaleniem tego porządku wersalskiego i 23 sierpnia 1939 roku go obaliła. Co otworzyło drogę do II wojny światowej. Polska jako ochotnik się tam zgłosiła, że będzie bronić nawet za cenę własnego istnienia i mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii i Francji. Została za to straszliwie ukarana. Już mówiłem o tym, jak straszliwie. No i weszliśmy w porządek jałtański. Ten porządek jałtański zaczął się rozsypywać już w 80-tych latach. W związku z tym w listopadzie 2010 roku został ustanowiony nowy porządek, porządek lizboński. On takim głównym postanowieniem tego porządku to było proklamowane właśnie wtedy 20 listopada 2010 roku strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Mało kto dzisiaj pamięta o czymś takim. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Takim najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja to było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział środkowej Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. No i prezydent Obama w 2013 roku wysadził ten porządek w powietrze. I w tej sytuacji nie ma żadnego porządku na razie w środkowej Europie. Zobaczymy, kiedy się wyłoni. To jak się wyłoni, to będziemy obchodzić kolejną rocznicę. Nie wiadomo, jak długo ten porządek. Co do masonerii. Proszę Państwa, no, o masonerii można powiedzieć jedno, że jest. Że jest. Można jeszcze powiedzieć, że wywiera dosyć istotny wpływ na sytuację przynajmniej w Europie i w Ameryce Północnej. W Ameryce Północnej, zresztą mówię o Stanach Zjednoczonych, masoni działają zupełnie ostentacyjnie. Kiedyś byłem nawet w Muzeum Masonerii, taka miejscowość Aleksandria pod Waszyngtonem. To widać od razu, ma formę kościoła takiego z wieżą i tak dalej, tylko tam nie ma krzyża, tylko coś w rodzaju ucha igielnego. Takie w każdym razie to z dołu to nie bardzo widać, ale tak mi to przypominało. No i tam właśnie nic nie ma w tym muzeum, bo jak się wchodzi, to jest taki nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnej tej gali masońskich tych emblematów. No i później to zwraca uwagę takie tableau z fotografiami wybitnych masonów amerykańskich i z zaznaczeniem, ilu masonów jest w poszczególnych stanach i od jak dawna. Więc rzeczywiście bardzo dużo jest tam masonów. Od kilkuset tysięcy. Zresztą tam na przykład jak się wjeżdża do Los Angeles, to tam jest właśnie świątynia, masony tam. Z napisem, że to loża masońska tutaj jest, także to oni się nie kryją z tym wcale. U nas to się tam tajniaczą, a tam nie. No i charakterystyczne było to, że wśród tych masonów ani jednego murzyna, ani jednego Azjaty, tylko sami biali. Sami biali, więc trochę tak pomyślałem sobie, że te opowieści o tym, że wszyscy ludzie będą braćmi, to dopiero gdzieś w przyszłości, bo na razie to tam nie. Pewna znajoma Amerykanka mi powiedziała, że to nieprawda, bo ona ma takiego znajomego listonosza murzyna, który ma na palcu pierścień z emblematem masoński. Ale taki pierścień można właśnie w tym muzeum sobie kupić. Ja też mógłbym sobie kupić. Także to o niczym nie świadczy. To o niczym nie świadczy. Pan Stanisław Krajski jest bardziej kompetentny ode mnie, jeśli chodzi o
znajomość masonerii, ale odnoszę takie czasami wrażenie, że on ich trochę demonizuje. Bo na przykład w Polsce, w ogóle w masonerii, tak jak ja tam z pozycji dyletanta, bo ja się na tym nie znam, ale tak no, tyle co wiem, to są dwa porządki, takie obrządki właściwie. Oni to nazywają obediencje, bo oni używają takiego żargonu specyficznego. No i jedna to jest ryt szkocki dawny i uznany, a drugi to jest Wielki Wschód Francji. Różnica jest taka, że ten ryt szkocki dawny i uznany uznaje kult wielkiego architekta, nie przyjmuje kobiet i nie utajnia członkostwa. Natomiast Wielki Wschód zniósł kult wielkiego architekta, przyjmuje kobiety i utajnia członkostwo. Miałem takiego znajomego masona, Francuza, właściwie żydowskiego pochodzenia, który mi opowiadał, to on sam mi opowiadał, jakie to są problemy z tym utajnianiem członkostwa. Otóż on należał do takiej loży, która urządzała częste posiedzenia. A ponieważ nie mógł nawet żonie się przyznać, że należy do tej loży, no to wymyślał coraz to bardziej karkołomne legendy. I ta żona w pewnym momencie powiedziała, albo ja, albo ona. No, więc on był strasznie przygnębiony, bo on tę żonę bardzo kocha i tak dalej. No i tak jak mi opowiadał, nie wiem czy to prawda, ale to mi opowiadał, że uprosił tych masonów, żeby go wypisali. Bo już to, no, żeby ratować małżeństwo i czworo dzieci mają, więc to nie żarty. No więc nie wiem, czy to jest możliwe, ale no, tak mi opowiadał, że uprosił tych masonów. W Polsce wielkim mistrzem Loży Narodowej był taki profesor Cegielski. Jego ojciec był za komuny wicepremierem rządu, a on był historykiem, profesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim i został tym wielkim mistrzem Wielkiej Loży Narodowej. Jak to jest, profesor Geremek był bardzo wysokiej rangi masonem. Bardzo ciekawy incydent. Otóż on został chyba w pierwszej połowie lat 60., nie pamiętam dokładnie, chyba w 62 roku, ale nie dam sobie głowy za to uciąć. Został wysłany do Paryża jako szef tej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk. O, wymagało to zaufania służb, bo przecież bez tego to by tam nie byłoby to możliwe. Ale nie to jest takie istotne. Otóż doktor Bronisław Geremek, wtedy jeszcze doktor, nikomu nieznany doktor z Warszawy, tam ten, wygłaszał odczyt w Paryżu i na ten odczyt przybyła naprawdę śmietanka świata naukowego i polityki francuskiej. Oto rzeczywiście masoneria jest wpływowa. Jaki jest cel masonerii? To jest dobre pytanie. No, wiele wskazuje na to, że Unia Europejska jest jednym z celów. Unia Europejska jest jednym z celów. No i ja to oceniam w ten sposób, że w Europie i w Ameryce Północnej, bo w południowej to niekoniecznie, odbywa się, trwa rewolucja komunistyczna w pełnym natarciu z wykorzystaniem instytucji właśnie Unii Europejskiej i w ogóle instytucji państwowych. To jest rewolucja nie oddolna, tylko odgórna. Nie przeciwko, tylko właśnie za pomocą instytucji państwowych. To zdecydowano jeszcze w 1968 roku, kiedy proklamowany został długi marsz przez instytucje. I te instytucje zostały opanowane. I dlatego celem jest to, żeby historyczne narody europejskie zlikwidować. Polecam Państwu taką książkę Philippa de Villiers. To jest taki francuski polityk, on był senatorem z Wandei. I on twierdzi, bo tam pod tytuł polskiego tłumaczenia, kiedy opadły maski, Philippe de Villiers. On tam twierdzi, że ci ojcowie założyciele Unii Europejskiej, Jean Monnet i Robert Schuman, to tam to są takie postacie legendarne. Tak naprawdę im tam dorobili, pierwszoredni fachowcy dorobili legendy. Ten Schuman to był no, coś, kim w rodzaju kolaboranta w
czasie II wojny światowej. A ten Jean Monnet to w ogóle twierdzi tam w De Villiers, że nie był autorem swoich wspomnień, tylko CIA zatrudniła takich tam fachowców, którzy mu napisali wspomnienia, on tylko zainkasował wynagrodzenie. Więc te początki Unii Europejskiej takie właśnie są. No i jaki cel? Ano celem jest zlikwidowanie nie tylko państw narodowych, ale przerobienie historycznych narodów europejskich na tak zwany nawóz historii. Bo tak jak Spinelli i inni uważali, że przyczyną tych paroksyzmów, jakie przeżywa Europa, to są właśnie narody i państwa narodowe. Trzeba to zlikwidować i wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie dobrze. No i w związku z tym, jaki w tym udział masonerii jest, to ja tu nie będę się wypowiadał. Bo myślę, że ma pan rację, ale ja nie będę się wypowiadał na temat poziomu tej istotności, bo mam za mało po prostu wiadomości na ten temat. Najważniejszym celem działania masonerii pośród 16 takich kolonii jest depopulacja świata. No to nie tylko... Czyli z tego, co mamy w tej chwili, no to jest 6,5 miliarda, tak? No coś takiego. To nie tylko... Im potrzeba tylko pół miliarda na globie. Myślę, że... Znaczy odbyła się chyba 2 lata temu, czy 1,5 roku temu, już nie pamiętam. Taka konferencja zorganizowana przez Papieską Akademię Nauk pod tytułem Przeciw Zagładzie. I jednym z uczestników tej konferencji był taki profesor Ehrlich z Pensylwanii. Starszy pan, już ma chyba po 80. I on uważa, że ludność świata powinna zostać zredukowana do najwyżej miliarda. Czyli 6,5 miliarda powinno zostać tam. Ciekawe, co by się stało, gdyby profesor Ehrlich przekonał Papieską Akademię Nauk do swoich racji. Ciekawe, jakby to zostało potem uzasadnione, to jakoś by musiało być. Ale nie to jest najważniejsze. No dobra, musimy 6,5 miliarda ludzi jakoś ze świata usunąć. No i od kogo zaczynamy? Od kogoś musimy zacząć przecież. Od Jana Katolickiego. Proszę? Dlaczego katolickiego? No Adolf Hitler na przykład zaczął od Żydów. No to się okazało błędem, prawda? To wiadomo, od Żydów nie. No to tym bardziej od kogo, żebyśmy już nie popełnili błędu? Taki profesor Ehrlich, który ma pierwszorzędne żydowskie korzenie, najwyraźniej swoją egzystencję uważa za niezbędną dla świata, bo żyje, jak mówię, ponad 80 lat. Gdyby tak nie uważał, no to by już dawno był starym nieboszczykiem, prawda? No, normalnie, jak ktoś jest przekonany do jakiejś idei, na przykład, to zaczyna wprowadzanie jej w życie od siebie samego. A tu profesor Ehrlich z jakichś powodów zagadkowych uważa, że to inni powinni się poświęcać. Znaczy nie tyle się poświęcać, inni powinni zostać poświęceni. No to mówię, od kogo zaczynamy? Miliard ludzi no musi zostać, bo musi być ten, komu byśmy pożyczali na procent, prawda? Przecież nie sami sobie, bo to żaden interes. To musimy mieć miliard takich tam durniów i wtedy jest wszystko, jak to mówią, w sferach kupieckich gites tentegets. Ale w 6 większe. No tak, ale to za dużo z tym Zachodu, jeszcze tam jakieś ambicje polityczne mają, czegoś chcą, a miliard to już by niczego nie chciał, bo cieszyłby się, że żywy, zdrowy i tak dalej. Proszę bardzo. Panie redaktorze, wspomniałem ten temat prawdziwych afer finansowych ostatnich 20 lat i niepowtarzalnej okazji, która się nadarza do tego, żeby w sposób konkretny o tych aferach mówić, nie tylko, że ktoś nas okradł, jak w Amber Gold i państwo jest z kartonu. Bo to nie posuwa nas do przodu, to są tylko frazeologia i ogólniki. Mój przedmówca tutaj wspomniał o operacji Most, o tym, jak za pieniądze z oscylatora Baksika sfinansowano przerzut
kilku milionów obywateli pochodzenia żydowskiego z Rosji do Izraela. Ilu zostało z nich wtedy, i to takiej konkretnej agenturze w Polsce, to tajemnica Poliszynela. Ja chciałbym wspomnieć tylko o tym, że przy okazji analizowania wyłudzeń w aferze Skok Wołomin natknęliśmy się właśnie na te nazwiska. Ludzi związanych z Baksikiem, Gąsiorowskim, z Wójcikowskim. To są pomysłodawcy tak naprawdę tej afery. I w związku z tym śmiem twierdzić, że to, co zrobił prezydent Lech Wałęsa, ja pamiętam w 90 czy 91 roku, jak wybuchła afera ArtB i on wspominał, że on puści tych ludzi w skarpetkach, a sam po latach okazało się, że został z opuszczonych spodniach i oni sobie zakpili z tego narodu i okradli go przy okazji afery skoków po raz kolejny. A Wałęsa był takim symbolem tego, bo lansował się na corocznych imprezach urodzinowych Skok Wołomin i są jego zdjęcia z głównymi aferzystami i notablami kościelnymi tam, to chciałbym powiedzieć, że nie mówiąc konkretnie i nie podając nazwisk, nie posuwamy się do przodu. Ktoś nas coraz bardziej okrada, my szukamy tego wroga, nie wiadomo gdzie on jest. Ten oscylator robi się coraz większy, te pieniądze nasze znikają, przestajemy być właścicielami tutaj i nieruchomości, i środków finansowych. Kpi sobie z nas w pewien sposób ta nacja, o których pan wielokrotnie wspominał. 447 to tylko jest pieśń przyszłości. Myśmy przy okazji tych afer bankowych zostali pozbawieni kapitału w kwocie, tak jak powiedziałem, 10 miliardów złotych, który był odkładany w BFG przez 20 lat. Chciałbym, żeby to wybrzmiało z pana ust również w tych audycjach, które pan prowadzi, z konkretnymi nazwiskami i chronologią zdarzeń, tak żeby można było za te słowa odpowiedzieć, a nie w ogólnych tezach tylko mówić, że coś takiego się wydarzyło i jesteśmy znowu okradzeni i znowu głupi. Pytanie jest bardzo proste. Czy pan jest w stanie w swoich audycjach, na przykład w felietonach cotygodniowych w Radiu Maryja, ten temat poruszyć? Proszę pana, właśnie tak się składa, że w najbliższą środę mam ostatni felieton Radio Maryja przed wakacyjną przerwą. Nie wiem, czy ta wakacyjna przerwa nie przedłuży się tam gdzieś, bo to za każdym razem. Także nie wiem. Ja to, co ja mogę mówić, że gdzieś ja tam coś mogę zagwarantować, to najwyżej na swojej własnej stronie internetowej. W innych przypadkach nie mam takiej możliwości, bo to nie jest, ja jest tam, mam gościnne występy tylko. Tak, mam tego świadomość, natomiast te media, które pan i tak dalej, to są media, w których my dostajemy odpowiedź odmowną. Oni tą aferą tylko tą nie będą się zajmować. No, to wie pan, każda redakcja prowadzi jakąś politykę własną. To jest afera, która dotyczy 700 tysięcy ludzi tak naprawdę. Te wszystkie upadłe skoki, ci członkowie są obciążeni finansową, bezprawną odpowiedzialnością za to. Więc to jest pewien elektorat wyborczy. Ale to mówię, mnie aspekt wyborczy tego w ogóle nie obchodzi. Ja wiem, ale jeżeli chcemy coś politycznie osiągnąć, to chyba... Ale ja, wie pan, nic nie chcę politycznie osiągnąć. Pan mi przypisuje motywacje, których ja nie mam. Proszę... Niedobrze. No może i niedobrze, ale to wie pan, no... Taki już jestem. Czyli idziemy w kierunku historii. Proszę? Nie, mówię, że... Nie, bo ja wiem, że proszę pana, no, niech się pan nie gniewa, ale trochę w pańskim wystąpieniu to tak pobrzmiewa taki element pewnego, no nie powiem, że szantażu, ale coś w tym rodzaju. Jak pan, panie Michalkiewicz, się tu nie podejmie tej... popularyzacji tej sprawy, to znaczy, że jest pan kawałem łajdaka. No, bo przyjmuję to do wiadomości. No. Nie, chodziło mi tylko o jedną pana wypowiedź. Wspomniał pan na pytanie pana redaktora o sprzedaż tego właśnie portfela z Wołomin. Zapytał pan ironicznie, a czy pan by to kupił? Tak jakby formułuje pan tą samą tezę, które media, które stoją za tym, że to ukradli. Proszę pana, w Amber Gold, nie wiem, jak tam było w Skok Wołomin, Amber Gold. Dobrze, w Amber Gold zostali okradzeni ludzie, którym się wydawało, że kartka papieru z napisem, że to jest tam kilogram złota, to jest kilogram złota.
No, ale porównywanie tego do banku jest trochę na życie, bo ludzie przynoszą pieniądze do banku, mając pewność, że to jest pewne jak w banku i ktoś chce pieniądze zabić. A to proszę pana, no to widzi pan, to trochę są sami sobie winni, bo no jak to nie bardzo? Proszę? No mam, bo muszę, ale wie pan... Gdyby na nim było zero? Proszę? Zdziwiłby się pan, gdyby wyparował... Trochę bym się zdziwił, ale niespecjalnie, dlatego że no, banki mają to do siebie, że bankrutują. Albo dlatego, że robią złe interesy, albo dlatego, że prowadzą je złodzieje. Jest konstytucyjna ochrona praw klientów banków. Nie, nie, nie. Dawali zwrot, ale... Proszę pana, no to jest, wie pan, to są takie złudzenia, którym się oddajemy i z których się nie potrafimy pozbyć, że jest jakaś konstytucyjna ochrona. Nie ma żadnej konstytucyjnej ochrony. No gdyby taka była, to już pan by swoje pretensje zaspokoił. Cały czas prawnie jest ta ochrona. Ach, prawnie jest, wie pan, to prawnie można zadekretować, że wszyscy będą piękni, bogaci, zdrowi i tam mądrzy. No. To jest realizacja. Ale co pan proponuje? Nie, no pan proponuje, żebym ja w Radio Maryja powiedział to, co pan mi podsunie do powiedzenia. No, krótko mówiąc... Ależ proszę pana, no skąd się dowiem, jak nie od pana? To, co mi pan podsunie, żebym ja odczytał, no tego pan ode mnie oczekuje. Dobrze, no to dokumenty mi pan podsunie i ja mam z tego sporządzić gotowca i tego odczytać. Nie, ale... Czysty, nie w interesie moim. A, uchwalę. Nie proszę pana, bo prokuratura ten temat zamiata. No to myśli pan, że jak ja w Radio Maryja powiem, to prokuratura się... Prokuratura nagle poczuje wyrzuty sumienia i... Jezu Chryste, no. Pan mnie najwyraźniej przecenia. Moje wpływy w Polsce. Ja nie jestem aż tak wpływową osobą, żeby się... Ja chciałbym, żeby pan prezes nie zajął się tym tematem. To ważny temat. No dobrze. Propozycje. Nie, ale to już nie kłóćmy się o to, bo już ja wiem, czego pan ode mnie chce, więc już wyjaśniło się. Proszę bardzo. Panie redaktorze, mam taką rzecz do powiedzenia. Mianowicie, czy pan zwrócił uwagę, bo w tej rozmowie publicznej tego nie ma, że sprawa egzekucji polskiego majątku na podstawie tej ustawy 447 już się dzieje. O czym mówię? O ustawie zmieniającej własność po prostu hipoteczną, którą mamy na podstawie dzierżawy Skarbu Państwa na normalną własność hipoteczną. I teraz, bo ja akurat sprawdzałem w Głównym Urzędzie Statystycznym, ile jest nieruchomości, które są własnością osób starszych na emeryturze, na rencie, którzy mają między 800 a 1200, 1500 zł przychodu, czyli są na granicy egzystencji biologicznej. I oni będą musieli w tych miastach, które nie zastosowały 99% rabatu, a tylko 60%, czyli 40% mają zapłacić, ponieść te opłaty, a oni pieniędzy nie mają na to. Czyli jeżeli nie mają i przecież do danych Głównego Urzędu Statystycznego każdy ma dostęp, rząd również. Czyli zdaje sobie sprawę, że na masową skalę będą wchodzić na hipoteki i nieruchomości osobom na utrzymaniu państwa, czyli rencistom, emerytom, będą odbierane z mocy prawa, które już w tej chwili jest. Co pan sądzi o tym? Dziękuję. No, sądzę, że rząd zacznie poszukiwać dochodów, ponieważ mu zaczyna brakować pieniędzy. Tyle uruchomił programów rozdawniczych, że wreszcie zacznie rabować na skalę masową. Ale to większość obywateli polskich tego właśnie chce. No to volenti non fit in iuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś chce dostawać
być objętym programami rozdawniczymi, to musi być przygotowany na to, że w końcu będzie musiał za to zapłacić. No to właśnie ten moment się zbliża. Ale to no, trudno. No. Jak większość chce w demokracji, jak większość... To jest oczywiste, bo jest sytuacja prawna. No ale, no tak, no i co? No, no nic. Się nie zdają sprawy ze skutków. No to całe szczęście, bo jakby sobie zdawali, to by byli nieszczęśliwi, a tak to nie wiedzą i są nieszczęśliwi, i są szczęśliwi. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Jak nie... A, jeszcze jest pytanie. Krótko, panie redaktorze, chciałem się zapytać, czy tak ma pan jest zorientowany w miarę dokładnie w tym temacie. Jak w 1999 roku przystępowaliśmy do NATO, czy w tej umowie, czy w jakiejś tajnej umowie, powiedzmy, między NATO a Rosją była taka klauzula, że w Polsce nie będzie baz amerykańskich wojskowych? Czy coś była, dokładniej na ten temat? W 1997 roku w postaci tak zwanych traktatów paryskich. Na dwa lata przed rozszerzeniem NATO w Paryżu podpisany został traktat NATO-Rosja o tak zwanych środkach budowy zaufania. Między innymi tam były postanowienia o tym, co pan powiedział, że na terytoriach nowo przyjętych członków NATO nie mogą być zakładane stałe bazy sojuszu, dlatego tam rotacyjna obecność, no i że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód dalej niż do dawnej granicy niemiecko-niemieckiej. To, i to nadal obowiązuje, bo to nikt tego nie wypowiedział, ani Rosjanie, ani Amerykanie, także... Czy my nie mamy szans wyjść na to, bo to cały czas obowiązuje? No to nie, wie pan, traktat zawsze można wypowiedzieć, tylko Polska nie była stroną tego traktatu. Więc Polska nie ma tu nic do gadania. Stroną tego traktatu były Stany Zjednoczone i Rosja. Stany i Rosja, czy NATO i Rosja? Być może, że NATO, wie pan, już musiałbym to sprawdzić. Musiałbym to sprawdzić. Stany Zjednoczone na pewno. Natomiast być może inne państwa NATO też. Przynajmniej te, które dysponują bronią jądrową. Czyli szansa na to, żeby u nas, powiedzmy, czy w którymś kraju byłego bloku wschodniego, czy powiedzmy Litwa, Łotwa, tam Estonia, gdzieś powiedzmy były stałe bazy amerykańskie, to jest w tej chwili zerowa, tak? Nie wiem. Być może, że Amerykanie pewnego dnia albo bez wypowiedzenia tego traktatu, albo z wypowiedzeniem pozakładali stałe bazy na przykład. No i tyle. To są pewne sposoby obchodzenia takich ustaleń. Na przykład w chyba 90 roku, jeśli dobrze pamiętam, był taki traktat wielostronny o redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie. No i chodziło o to, że tam zmniejszyć liczbę żołnierzy, bo nastąpiło odprężenie, więc zmniejszyć liczbę żołnierzy i liczbę czołgów i artylerii powyżej 100 mm. No i Rosjanie obeszli to w ten sposób, że część swojej ciężkiej artylerii i część czołgów po prostu i część wojska przerzucili za Ural. To już nie była Europa, w związku z tym inne państwa nie miały takiej możliwości, więc musiały to pociąć na złom. No i to są takie sposoby obchodzenia takich rzeczy, no ale nadal to, póki co, nadal to obowiązuje. Krótkie pytanie, bo pan wspomniał o VAT-cie. Ja słyszę różne dyskusje co do wysokości. Tutaj mam dokument, gdzie się podaje 200 miliardów, ta luka wykazali teraz i zaoszczędzili. Jak pan do tego podchodzi? No jak tyle pokazali, to pewnie tyle było, no nie wiem. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, wie pan, no nie sprawdzałem tego, ja wszystkiego nie wiem, także... Profesor tutaj powtarza. Bardzo możliwe, że on też ma rację. No nie wiem, nie będę się wypowiadał, jak... Po prostu nie mam pojęcia, czy można zaufać informacjom rządowym w tej sprawie. Dlatego, że no, jak to rząd, no ma skłonności do koloryzowania.
Dziękuję bardzo, bo tutaj jesteśmy w cęgach reżimu i musimy kończyć tutaj spotkanie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i jeśli ktoś z Państwa jeszcze tutaj jest zainteresowany książkami, to bardzo proszę.